Cześć! Cześć! Byłyśmy z Julką na zakupach w Rossmanie na promocji minus 55%. Miałyśmy minutę na zrobienie zakupów i nie kupiłyśmy za dużo rzeczy, ale coś będzie trzeba z tego sklecić. Jest gorzej niż zakładałyśmy, naprawdę gorzej. Byłam pewna, że kupię po prostu wszystko, co będzie nam potrzebne, a ja skończyłam z takimi zakupami. Dwie mamy po cztery produkty. Tak. Dokładnie. Ciap. Tak. A ja, żeby było zabawnie, mam tylko i wyłącznie praktycznie produkty do makijażu twarzy, bo mam podkład, korektor i puder, który myślałam, że będzie bronzerem, ale się nie udało. No i jedna rzecz, z którą może coś będę mogła zrobić, to jest taki lip liner czerwony. Zobaczymy. Nie ciekawe, wiem. Czy da się z niego zrobić róż do policzki? No taki jest plan w tym wydaniu, bo trochę to średnio wygląda. Zobaczymy. Zobaczymy. U Julki możecie obejrzeć nasze zakupy, a u mnie obejrzycie makijaż, jaki będziemy robić tymi kosmetykami, które udało nam się kupić. Bardzo twórczy makijaż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy. No dobra. O ja... To będzie trudne. Ja mam podkład Miss Sporty, jakieś niby 24 godziny, nie zamierzam go trzymać 24 godziny, na pewno na mojej twarzy. I okazuje się, że jest używany już przez kogoś, więc... No cóż, będzie trzeba dać sobie radę. Wow! To będzie dziwne, to Boże, jest jasne. Jakie to jest... Matko, to jest różowe i jasne. To jest taki bardzo różowy odcień. Ja z kolei mam tylko róż do policzków, jeśli chodzi o makijaż twarzy. Też jest napoczęty, ale nie zauważyłam tego, kupując go w sklepie. O, ma fajne otwarcie. Tak, ma fajne otwarcie. Super. Maybelline kolor Cosmopolitan. Mm. Ale kolor jest bardzo taki ożywiający. Naprawdę. Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie. No, już kupiłaś, musisz zrobić makijaż. Wyglądam, jakbym się smarowała kremem do twarzy. Dokładniej na opalanie. Pracuję rękami, żeby to dobrze wklepać i żeby tego nie było widać. Ja z kolei postaram się zrobić makijaż jak z wybiegu. Zobaczymy, czy mi się uda. Ponieważ mam tylko róż do policzków. Dwa błyszczyki i cień do powiek. Ej, to podzielę się. Podzielę się. Nie chcemy, żeby to było jak najbardziej autentyczne, no ale realnie jest ciężko, po prostu jest ciężko. Może coś z tego wyjdzie. Ej, a jak ten bronzer dodasz, to może coś... To nie jest bronzer właśnie, chodzi o to, że to jest puder po prostu. Myślałam, że to jest bronzer. Mam taki z Vibo produkt, który myślałam, że to będzie... Myślałam, że biorę ciemniejszy kolor i że to będzie bronzer, ale to jest puder Smooth and Wear, matujący i wygładzający puder po prostu do twarzy. Z kolagenem i witaminą E. No, przynajmniej dobre składniki. Dotknijmy. No jest taki... O, jest super taki jedwabiście gładki dotyku. Może będzie fajny, ale nie z tym podkładem. Mi się mój róż bardzo podoba. Naprawdę robisz taką stylówę bardzo wybiegową. No wiesz, w końcu bulgarka modowa, czy coś w tym rodzaju. No, tak. No dobra, od razu mogę powiedzieć, że nigdy nie miałam aż tyle róż na twarzy. Ale odcień jest podoba mi się. Może nie będę na co dzień się tak malować, ale to zdjęć. Jest taki bardzo ożywiający twarz. Oprócz tego mam jeszcze cień do powiek z AA, który jest zielony, więc idealnie pasuje do rudych włosów. No cóż. Będzie dobrze. Jest bardzo delikatny. Taki mało napigmentowany. Bardzo mało napigmentowany. Ale może akurat do tego pastelowego makijażu to dobrze. No. Kolor
kot mnie drapnął i mam tutaj... No dobra. Już chyba lepiej tego nie rozetrę. Faceci nie będą zadowoleni. Nie da się zrobić zakupów makijażowych w minutę. Będą musieli dłużej czekać. Okej, okay, i teraz ja mam z Maybelline Master... Nie Master. Skąd ja wzięłam Master? To jest Eraser, korektor z jagodami Goi i z czymś, czego nie potrafię przeczytać. W kolorze 05 Brightener. Brightener. Czyli coś w rodzaju rozświetlacza? No, rozjaśniacza, rozświetlacza. Ciekawe, czy będzie tak samo jasny jak podkład. Nigdy nie miałam tego korektora, a zawsze go widzę na YouTubie i bardzo mi się podoba ta gąbeczka. Jest taka mięciutka, zobacz. Ojejku! Super milutka. Jak te kotki na wielkość. Tak. Raczej nie będę używać tego cienia do powiek na co dzień. Nie polecasz? Nie polecam. Chyba, że ktoś lubi bardzo, bardzo delikatny efekt. O. Ale jak dla mnie jest zdecydowanie zbyt delikatny. Ale czad, z tego po prostu, z całego... Nie, ale zobacz, to jest jakby jakiś naukowy... No. Okej. Okay. Brightener. Ten korektor jest bardzo jasny i ma taki brzoskwiniowy odcień, co pewnie jest fajne, ale jak się ma normalnego koloru twarz, a nie... Dzięki! Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że jestem super blada, mam za blady podkład i jeszcze dodaję super jasny korektor i to wychodzi... Jakbym nie była na wakacje. Zaraz zacznę przypominać lalkę Barbie. A to by ślicznie, tak? Naprawdę. O! Jak to jest jasne. Nie. Kamera wybaczy. No dobra, to czas na błyszczyk. Ty już kończysz? Przynajmniej usta. Ładnie? Trochę blado. No a oprócz tego krycie i w ogóle ten oprócz korektor? Oprócz tego krycie, tylko że wydaje mi się, że korektor nie jest do końca dopasowany do odcienia podkładu. No nie jest. Korektor mi się podoba. Uważam, że będzie bardzo fajny do normalnego podkładu mojego. Ja tutaj zaznaczę może, że błyszczyki Spicy od Vivo to są błyszczyki, które używam na co dzień. Co prawda nie w tym odcieniu, trochę ciemniejszym, ale jest to mój ulubiony błyszczyk, który jest na dodatek bardzo tani, bo w cenie regularnej to wynosi chyba 11 zł. Mhm, coś takiego. I są wydajne i ślicznie błyszczą na ustach i mają takie drobinki, powiększają troszeczkę podobno, chociaż to nieprawda, ponieważ no, mimo wszystko nie ma powiększających ust błyszczyków. Niestety nie ma. To prawda, Ania mi poleciła ten błyszczyk i jest po prostu super. Lekko taki mentolowy jakby, miętowawo. No, chłodzi usta, może to tak można powiedzieć. Mam jeszcze jeden błyszczyk, który jest absolutnie przezroczysty, dlatego pomaluję nim powiekę, bo nic innego z nim zrobić nie mogę. Też od Vivo Forever Top Coat. Bezbarwny top coat do ust utrwala makijaż, dodaje blasku. No, ja użyję na powiece. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będę żałować tej decyzji. A ja teraz przypudruję się, moją białą twarz przypudruję pudrem Smooth Wear Matte Powder z Vivo. Może trochę jest ciemniejszy niż podkład, więc przyciemni mi twarz. Się
pięknie przypudrowałam. Jest czat. Ja kończę makijaż oka i już finito. Nie, jeszcze usta. Usta z Lip Define Pencil z Vibo w kolorze 3. Taki czerwony. Ładny. Ja już skończyłam. Pokażę ci od ciebie lusterko, co? Jestem całkiem zadowolona z mojego makijażu. Nie jest może on jakiś specjalnie widoczny, ale mam rumieńce i mam błyszczące zielone powieki i czuję się, jakbym dopiero zeszła z wybiegu. Ale powiem wam, że w minutę nie ma po prostu możliwości, żeby zrobić sobie zakupy, jeśli nie wiesz, co masz kupić, nie wiesz, po co przyszłaś do sklepu, no po prostu nie ma szans. Zaraz zobaczymy, co Julka wykrzesze ze swojej kredki do ust. Jeszcze będę pracować nad różem, momencik. Kredka jest fajna. No powiem ci, że na twoich ustach wygląda ślicznie. Nie, ładnie, no, prawda? Bardzo ładny kolor, idealnie ci pasuje do tej koszuli. To nie było zamierzone. Gdybym tylko miała chociaż trochę różu, albo rozświetlacz, albo bronzera. Czy można tak oszukiwać w tej zabawie? Mój kanał pozwala. Dobra, to moment. Już kończę usta. Wow, on jest taki intensywny, różowy. Na pewno tego różu będę używać na co dzień, bo jest przepiękny. No, wyglądasz jak Paryżanka. Tak właśnie wygląda nasz makijaż kosmetykami, które kupiłyśmy w 60 sekund. Nie polecamy robić zakupów tak szybko, ponieważ no, ciężko jest dobrać kosmetyki, które aktualnie potrzebujemy, ale mamy nadzieję, że Wam się podobało. Ciężko jest też dobry odcień podkładu wybrać, no, tak jak widzicie u mnie, że to 60 sekund to jest jakaś kosmicznie mała ilość czasu na wybranie w ogóle czegokolwiek, gdziekolwiek, a tym bardziej w sklepie na wyprzedaży. Tak. I tak nam wyszło lepiej, niż byśmy mogły w sumie się tego spodziewać. Proszę, jaki piękny mam. No tutaj, tutaj Paryżanka z krwi i kości, proszę bardzo. Tak, to tyle na dziś. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co Wy kupiliście na wyprzedaży minus 55% w Rossmanie i jak podoba Wam się to, co stworzyłyśmy tak małą ilością kosmetyków. Tutaj znajdzie się Instagram Julki na jej twarzy, proszę bardzo. Tutaj mój. A oprócz tego w komentarzu do filmu znajdziecie wszystkie social media, które powinniście obserwować. Jej! Jej! To tyle na dziś. Pa, pa! Pa, pa!